To, co teraz widzieliście, ewidentnie wyglądało jak jakiś cheat, co nie? Nic z tych rzeczy. Okazuje się, że opresor ma ukrytą funkcję. Tak, byłem w szoku, jak to odkryłem, ale rzeczywiście można nim robić niesamowite rzeczy. Można polecieć w kosmos. Znaczy, no nie można tu polecieć w kosmos w GTA, ale wiecie, o co chodzi. Ponad chmurami można się wznieść, można wlecieć na dowolny budynek, wylądować z gracją, ani razu nie używając dopalacza, który daje nam ekstra moc. Żeby wam to zademonstrować i pokazać, jak to działa ten trik, to jest nowy trik, pojedziemy sobie na lotnisko i wszystko wam wytłumaczę. Widzicie, teraz sobie próbuję pojechać na lotnisko używając dopalacza, on się ładuje co chwilę, możemy się wznosić, tak? Lecieć sobie używając jego, no bo to jest taka główna siła napędowa opresora. Jak się okazuje, używając pewnego triku, można lecieć znacznie dalej, znacznie wyżej i nawet szybciej. Z tego, co testowałem, używając tego triku, leci się na równo z Buzzardem. To znaczy, wystartowałem razem z Buzzardem, Buzzard leciał koło mnie, wystartowaliśmy ze szczytu banku Maze Bank i ścigaliśmy się na lotnisko, no i w tym samym czasie dolecieliśmy. Z tym, że Buzzard, jeśli chcemy gdzieś dolecieć z punktu do punktu, Buzzard jest troszeczkę lepszy, dlatego że możemy nim precyzyjnie wylądować, a żeby wylądować precyzyjnie tym motocyklem, no to musimy się troszeczkę postarać. I teraz, czy uwierzycie mi, jeśli wam powiem, że z tego lotniska, z płyty tego lotniska, bez używania dopalacza, jestem w stanie na raz dolecieć na szczyt budynku Maze Bank tym motocyklem? Zaraz wam zademonstruję trik. I na czym ten trik polega? Okazuje się, że trik jest jeszcze prostszy niż ten, który pokazywałem wam w poprzednim filmie. Wszystko, co musicie zrobić, to otworzyć skrzydełka. Znaczy tak, najpierw się rozpędzamy motocyklem oczywiście. Musimy nabrać troszeczkę prędkości, niedużo. Nie musimy mieć motocykla stuningowanego ani nic. Wchodzimy w powietrze i co robimy? Robimy takie coś. Cały czas motocyklem w ten sposób tapujemy. To się w GTA San Andreas nazywało tapowanie. Odwracamy się do góry, znowu do góry, czyli łączymy ten trik z odcinka, którego mam nadzieję nie przeoczyliście. Jeśli dzwoneczkujecie mój kanał, to nie przeoczyliście. I znowu, tapujemy w ten sposób, tak? W górę i w dół, w górę i w dół. Gałka w górę, góra, dół. Na klawiaturze to jest chyba Ctrl i Shift. Tak, w ten sposób. I zobaczcie, mogę cały czas być w powietrzu. Robię ten trik z poprzedniego odcinka i już się bardzo, bardzo wzniosłem. Nie musicie używać tego triku z poprzedniego odcinka, żeby lecieć w ten sposób. Możecie się po prostu wznieść w powietrze i cały czas sobie w ten sposób lecieć. Leci się w ten sposób bardzo szybko, co jest ważne, nie możemy za bardzo wytracić prędkości, więc nie da się na przykład pionowo lecieć do góry i w ten sposób tapować, ale da się lecieć do przodu i jak już wytracicie troszeczkę prędkości, wtedy tapujemy odrobinę w dół i znowu do góry. Jeśli mamy za niską wysokość, za małą wysokość, wtedy używamy tego triku, czyli odwracamy dwa razy motocykl, czasami się udaje nawet i trzy razy, tak? A czasami nawet może się udać i cztery razy. Ogólnie zauważyłem, że im szybciej tapujemy, czyli robimy to takie do góry na dół, tym chyba szybciej lecimy. No i co? Dalej mi nie wierzycie, że dolecę na Maze Bank, nie używając ani razu dopalacza tym motocyklem? No to zaraz się przekonamy. Uwaga, już zbliżam się do szczytu tego budynku remontowanego. Cyk. Cyk, już troszeczkę za wolno lecę, czujecie to nawet, nie? Ale teraz sobie przyspieszam troszeczkę tapowanie i zobaczcie, delikatnie przyspieszyłem i teraz do góry raz i do góry dwa i już mam za małą prędkość i teraz trzeba troszeczkę ją odzyskać, więc znowu tapujemy, 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 odrobinkę w dół, cyk i odwracamy się raz tylko, znowu tapujemy, tapujemy. Bez problemu da się tam wlecieć, mówię wam. Cyk, cyk. Niektórzy w poprzednim odcinku mówili, że tutaj jest takie perpetuum mobile, ale wtedy jeszcze nie wiedziałem, że jest taki trik jak ten. Oj, zacząłem spadać troszeczkę, widzieliście, że jeszcze za wolno lecę, trzeba się znowu rozpędzić w ten sposób. Wcześniej robiłem coś takiego, że tak mocno w dół i w górę, ale nie trzeba, wystarczy tak lekko i w ten sposób też da się mocno rozpędzić. Odwracamy się. Zauważyłem też, że ten efekt jest troszeczkę mocniejszy, gdy delikatnie mamy motocykl zniszczony. Ale... Woo!
i uwaga, zobaczcie nawet za wysoko i czy wyląduje? Oj, przeleciałem Maze Bank. Trzeba tutaj troszeczkę w prawy, żeby zatrzymać się w odpowiednim momencie, więc troszeczkę w dół. Odwrócimy się i troszeczkę teraz w dół. Musiałbym... Teraz ciężko jest się zatrzymać, zobaczcie, lecę za szybko. Damy troszeczkę w dół, wytracimy wysokość. Okej, okay. Troszeczkę potapujemy i uwaga, uwaga! Jest! Udało się z bólem, nie udało się na lądowisko, ale ogólnie na szczycie Maze Banku jestem, czyli... Czyli wykonałem zadanie i w ten sposób możecie bez problemu wznieść się nawet na granicę wysokości w GTA, tak? Tak jakbyście na przykład hydrą gdzieś tam lecieli w kosmos, tak? Zobaczcie, mam cały czas załadowany dopalacz, mogę go w każdej chwili użyć. Nie musicie dopalacza używać, żeby lecieć szybko, dość szybko tym motocyklem. I zobaczcie, mogę całą mapę przelecieć bez żadnego problemu i w ten sposób poruszam się bardzo, bardzo szybko. Gdzieś w okolicach prędkości zwykłego śmigłowca, no ja sobie tak porównywałem z buzardem i leciałem na równo z buzardem. Także jest to dość szybko, zwłaszcza na taki dziwny pojazd, prawda? Cyk. I możemy sobie z powrotem wrócić na Maze Bank. Zobaczcie, ani razu na tym odcinku, znaczy na tym odcinku użyłem dopalacza, ale ani razu podczas tego lotu nie użyłem dopalacza. I zobaczcie, jaką mam dużą prędkość. I nawet czwarty raz się udało, i nawet piąty raz się udało odwrócić. I zobaczcie, jak bardzo, bardzo sobie dużo zdobyłem wysokości teraz. Tak? I cyk, wow, mało brakowało. I cyk, cyk, żeby na to lądowisko tak fantastycznie wlecieć, to by było super. Okej, okay, jeszcze jeszcze tutaj. Troszeczkę nawrócimy, nie używam już tego tapowania, będę leciał za szybko. Okej, okay, schowam skrzydełka, otwieram, schowam. Jezus, no, jest to ciężkie się tam zatrzymać. Znaczy, można to zrobić, trzeba tylko przed budynkiem, jak jesteśmy tam blisko szczytu, trzeba troszeczkę go przeciążyć jakby. Czyli lecieć pionowo do góry przy ścianie i wtedy da się tak ładnie przy lądowisku, na lądowisku wylądować. Ale widzieliście, że jak najbardziej zadanie dzisiaj odcinkowe wykonałem. Nie zrobiłem was konia. Miniaturka nie była clickbaitowa. Chociaż tak wszystko wyglądało i ten początek odcinka, że to jakiś cheat jest, to niemożliwe. Co się dzieje, no nie? Ale da się jak najbardziej. Jest to dziwne, ale tak to w GTA działa. Aż tak, nawet jak głową tak ruszam do tyłu i do przodu, jak się tak pochylam. Nie wiem, wydaje mi się, że na klawiaturze może być troszeczkę prościej, bo tam nie trzeba tą gałką tak machać cały czas. Ale zobaczcie, teraz sobie zdobyłem troszeczkę prędkości. Cyk. Oh shit! Wylądowałem troszeczkę niżej. No i dobrze. I teraz patrzcie, nie mam w ogóle prędkości, mam tylko wysokość. I muszę zdobyć troszeczkę prędkości lecąc w dół. No i teraz jeszcze w dół. Jeszcze w dół. I teraz sobie już... Mogę się bez problemu odwrócić. Mam bardzo dużą prędkość w tym momencie. I uwaga, uwaga. Uwaga, 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 uwaga. Jezus, co za... Co za pe... Jeszcze raz. Ops. No tutaj, to wymaga troszeczkę wprawy, ale dzisiaj już parę razy udało mi się tak ładnie wlecieć. Uwaga, uwaga, uwaga. I... Jest! Nie spadła z motocykla. Udało się wylecieć na lądowisku. To wymaga odrobiny wprawy, żeby robić to za pierwszym razem. No ale musicie przyznać, że jest to fajny trik. Polecam wam go wykorzystać bez problemu. O shit. No to już po zabawie. No ale taki jest właśnie ten motocykl. Możemy się łatwo o nim rozbić. Tak? Ale możemy bez problemu przez całą mapę w ten sposób przelecieć. Testujcie, sprawdzajcie, zobaczcie, jak to u was działa. Moim zdaniem bardzo fajna sprawa. Podejrzewam, że jest to jakiś glitch i Rockstar to będzie chciał załatać, jak się więcej osób o tym dowie. No ale w tym momencie możemy się bawić i cieszyć tym śmiesznym motocyklem. Moim zdaniem jest to najfajniejszy, najciekawszy pojazd do takiej naszej zabawy tutaj w GTA, bo możemy z nim zrobić dużo fajnych rzeczy. Bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.